Wielu osób spotkanych podczas podróży zapewne nigdy więcej nie zobaczę. Do niektórych wracam nie tylko myślami. W stolicy Filipin, Manili, jest 50-hektarowy cmentarz. Spoczywa na nim ponad milion zmarłych, a mieszka 10 tysięcy osób. Wśród nich rodzina, z którą się zaprzyjaźniłam. To jest taka rodzina i tacy ludzie, w których się zakochałam. Naprawdę zostawiłam tu serce. I oto... To chyba tu. Wyglądało to trochę inaczej, ponieważ zwykle w tym miejscu stał bazarek, taki mały targ. Hej! Pamiętają mnie, nawet pamiętają, jak mam na imię. Zobaczymy, co słychać w domu. Dwa lata temu poznałam 7-osobową rodzinę mieszkającą na filipińskim cmentarzu. Annelin była bohaterką 5. serii programu Kobieta na krańcu świata. Jak leci? Dziękuję, dobrze. Mam na imię Annelin. Zapraszam do środka. Pierwszy raz jestem zaproszona do mieszkania w grobowcu. Ale z chęcią zobaczę. W tym grobowcu mieszkamy od 2 miesięcy. Wcześniej przez 13 lat mieszkaliśmy pomiędzy grobami, bez dachu nad głową. Tu trzymamy naczynia i rzeczy do zmywania. No i baniak z wodą mineralną. A tutaj mamy garderobę. W tym roku wróciłam na Filipiny. Postanowiłam sprawdzić, co słychać u Annelin i jej rodziny. Tęskniłam za tobą. Tak bardzo tęskniłam. Kochana moja, nie płacz. Bardzo dużo u mnie się wydarzyło przez te ostatnie 2 lata. Ale ciągle myślałam o was. Co się działo? Opowiadaj. Ten sklepik, który miałam, splajtował. To jak zarabiacie teraz pieniądze? Za tricykel lang po. Mąż wozi ludzi wydzierżawionym trycyklem. Ale z tego nie starcza nam na życie, dlatego dorabiam piorąc dla ludzi. A sprzątanie grobów? To też. To ile udaje wam się zarobić miesięcznie? 300 peso. To jakieś $20 miesięcznie. Wtedy mówiliście, że chcielibyście kupić trycykl, żeby mąż mógł pracować na swój rachunek, żeby nie musiał go wynajmować. Udało się coś odłożyć? Niestety nie. Ledwo wystarcza nam na życie. Ja wiem, że w Polsce jest mnóstwo biednych ludzi, którzy nie mają pieniędzy, ale bieda, z którą tu się stykam, jest niewyobrażalna. Ci ludzie nie mają nawet własnego dachu nad głową. Nie mają się gdzie podzieć, nie ma przytułku, gdzie mogliby pójść z dziećmi. Więc mieszkają w grobowcu z rozkładającymi się zwłokami. To jest bieda. Będzie dobrze. Będzie lepiej, obiecuję. Okej? Dotrzymałam obietnicy. Dol.